który regularnie uczestniczy w nabożeństwach w swojej szkole. Dają regularnie koncerty nie tylko w Marlboro, ale również w innych miastach na Wyspach Brytyjskich. Do tej pory odbyli kilka tras koncertowych. Między innymi z tych najważniejszych koncertów wspomnę o tym, że śpiewali w katedrze Notre Dame w Paryżu, ale również w Bazylice Świętego Piotra w Rzymie. Natomiast ta podróż koncertowa to jest ich pierwszy pobyt nie tylko w Polsce, ale w ogóle w Europie Środkowo-Wschodniej. Przygotowali program adwentowy, ale również już nawiązujący trochę do Świąt Bożego Narodzenia, więc taki, gdzie radość przeplata się z nostalgią, z zadumą. Dzisiaj przed koncertem rozmawiałem z dyrygentem i powiedział, że to jest jego pierwszy pobyt w Polsce, jest zachwycony, oczarowany Polską i jest zdumiony tym, że kościoły w Polsce są pełne. U nich ludzie uczęszczają na nabożeństwa praktycznie wyłącznie do katedr. Kościoły stoją puste. Widział, jak wygląda procesja na rozpoczęcie Rorat tutaj, w kościele w Miechowie. Powiedział, że to jest coś wspaniałego. U nich takiej tradycji już nie ma. I powiedział krótko, pamiętajcie, pielęgnujcie. Oni po prostu pewne już wartości utracili, chcieliby pewnie odzyskać. Widzą, patrzą, słuchają, oglądają i myślę, że dużo dobrego zabiorą ze sobą do Anglii. Tak jak wspomniałem, dzisiejszy koncert to koncert muzyki adwentowej z pewnymi już elementami Bożego Narodzenia. I zaśpiewa dla Państwa Marlboro College Chapel Choir. Na organach zagra Edward Picton Tarberville, więc wykona swoją własną kompozycję. Dyryguje zespołem Alex Hutchinson.